Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj będę chciał ci pokazać pastę polerską, tnącą. Dostałem ją w prezencie jakaś pajkar niby Włochy. Tak to wygląda. Słuchaj, dostałem ją w prezencie od Cutting. Tu jest na od 1 do 10 na 9 i finish niby też na 9, czyli kurczę, dwa w jednym, nie wiem. Cut 1 tu jest napisane. Jednoetapowo ścierno-polerująca pasta. One step. Ok, zobaczymy. Do tego dostałem, słuchaj, pada. Już ci pokazuję. Też jakiś pie paint, nie wiem, nie mam pojęcia. Pine boat, pine car, też jakaś włoska i to jest otwartokomórkowy? Chyba zamknięto. Tak czy tak, taki twardość tego pada jest taka jakby taka one stepowa, typowa one stepowa. Tak, to jest zamknięto komórkowy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Błotnik tak jak widzisz tutaj, momencik, błotnik tak jak widzisz, zobacz. Błotnik to jest od Volvo, który malowałem i wymieniałem, chciałem go ratować, nic z tego nie wyszło. Na nim była naklejona taśma, jest tu na nim trochę bałaganu. Ja go sobie odpuszczę moim ulubionym produktem, który zbiera kleje, wszystko zbiera, skurczybyk. Wszystkie tłustości, niedociągnięcia, podpowłoki jest mistrzem. Tu sobie pozwolę steroryzować go od razu na blachę i nie będę żałował. Docisk solidny, niech się rysuje. Na to, słuchaj, poleci, na to poleci powłoka grafenowa polskiego producenta, która jeszcze nie wyszła do sprzedaży i chcieli zwyczajnie znać moją opinię. Tu widzę, że słabo wciąga klej. Idę po coś grubszego. Lewat silikonowy. Gdzieś miałem benzynę techniczną, ale jej nie widzę. O, dobra, to wezmę zmywacz silikonu od Bola. Zobaczymy, czy on sobie poradzi. Powinien. Myślałem, że sobie poradzi tamten produkt. O. Dobra, zobaczymy jak teraz. O, i zmywacz. Idealnie. Chociaż też nie do końca. No dobra. Ciekawy jestem tej pasty i tego pada, jak mi się tym będzie pracowało. Dobra, teraz tak, biorę aparat, słuchaj, i będę chciał ci pokazać, nie, jednak ten produkt jest lepszy. Jest kozakiem po prostu i tyle. O, ale narobiłem rys. Uuu, docisk solidny, specjalny. Celowo narobiłem bałaganu. Część bałaganu już była tutaj, w tym miejscu. Teraz tak, latara. Jest, fajnie. To są drobne rysy. Tu są trochę grubsze. Także, nie no, tak, na bałaganu narobiłem solidnie. Zaraz ci pokażę. Poczekaj. Tarararara. Widzisz? Jest bałaganik, co? Tu takie grubsze rysy. Ja tę pastę jeszcze będę próbował na innym lakierze. Na razie wstępnie zobaczymy wykończenie. Będę ją próbował na innym lakierze. To będzie w dalszej części filmu, jak zakończę tutaj ci marudzić. No dobra, wiemy co mamy, jeszcze tylko wskoczy. Ja to gdzieś miałem, kurczę, gdzie ją położyłem? Ha, a jest. Ja. Momencik, łap ostrość, mistrzuniu. O, widzisz tutaj bałaganik? Fantastyczny, nie? Dobra. No, z reguły to są takie, można powiedzieć, holsiki. Holsiki, więc tutaj za bardzo pasta nie będzie miała co ciąć. Dobra, odstawiam aparat. Tak jak widzisz, warunki
Przepraszam. Się przestawiło. O jejku. Jak widzisz. A, jeszcze monitory. Kurde. Okej. Okay. No dobra. Strój roboczy, wybacz, brudny. W takim tyram nie będzie, że tak powiem, ubrania lansu nie będzie. O tak, może. Teraz tak. Impregnacja pada. Komar. Warunki widzisz, jak jest on garaż. Po dwóch stronach auta. Ale jakoś się tu mieszczę, kurczę, daje radę. Także nie jest źle. Z tyłu w plecy grzeje. Końcówka września i to są ostatnie. A! Ostatni dzień lata tak naprawdę. Jutro już jest pierwszy dzień jesieni. Mam 20 parę stopni. Niby ostatni dzień ciepła chcę, więc chcę to wykorzystać, żeby tu położyć tę powłokę grafenową. O! Tu widzę grubasy konkretne. Zobaczymy. Zobaczymy, ile uda mi się zebrać. Tu też jest nieźle. No, drobne rysy. Tutaj są takie kuliste, mocniejsze trochę. Kurczę, jeszcze raz ci pokażę. Wybacz. W tym momencie zauważyłem na załamaniu właśnie... Jak ja to złapałem? O, tutaj właśnie. Tu były takie... Wiesz co, czekaj, pod pewnym kątem gdzieś tu widziałem grubasy. No kurczę, nie mogę ich wyhaczyć. Później pod latarą będzie wszystko widać. Wybacz, że tak mieszam. Przepraszam najmocniej. Kolejna rzecz, słuchaj. Jeżeli komar. Jeżeli wyłączy się aparat, to znaczy, że 20 minut upłynęło. Taki czas mam nagrywania w tym aparacie maksymalny. Więc postaram się streścić. Ciekawy jestem, czy ta pasta jest. A, pastę też dostał kolega Rzemo. Mam chyba dwie sety, też z tym padem. Chciałbym znać jego opinię, także kolego, jak możesz, to poproszę napisz do mnie, jak sytuacja u Ciebie wygląda z tą pastą. Ole butla. No i dobra, trzeba go najpierw zaimpregnować. Czyli nie żałujemy. Okej. Okay. Ole butla. Grubo, grubo. O tak. I być może, że chyba przesadziłem. No. Ciężko się dawkuje z tej butli, wybacz. Muszę zrobić teraz inny myk. Cyk. Widzisz, ile pasty poszło w błoto? Dziwnie się dawkuje z tej butli. Leci taka galareta. Dobra. O, od razu lepiej. A impregnacja pada. Maksymalnie. Dużo. O. Jak najmocniej wbijam. Zawsze wpada. I teraz wezmę sobie z tej rękawicy co? Wyrzuciłem, zobacz, pyk, o, ciach, no, o, dobra, jak najmocniej, o, i dlatego właśnie ubranie robocze już jest brudne, jak najmocniej wbijam zawsze, a później jak już wbiję, słuchaj, jak już wbiję, to wystarczą trzy kropeleczki pasty. To nie wiem, czy ci nie przybliżyć, jak będę tak i będziesz mnie tylko słyszał, pokażę ci ile po konkretnym. Ja przybliżę aparat, słuchaj, tak żebyś mógł widzieć, jak będę robił przejazdy. Obniżę tutaj aparacik, cyk, przybliżę troszeczkę. O, i teraz będziesz mnie tylko słyszał, ok? Wybacz, że tak będzie. Przepraszam Cię najmocniej. Nie, myślę, że nie będę więcej mieszał. Także teraz niestety, no widzisz mnie, jak widzisz, zobacz jaka ilość pasty dorzucona, jeżeli za... A, poczekaj jeszcze troszeczkę, jakby za... O tak. Widzisz? Taka ilość pasty. Trzy sztunie. Delikatne rozprowadzenie. Najpierw zajmę się tą częścią, załamaniem, później, tu jest takie załamanie, przejdę na nie później. Rozprowadzę sobie. No dobrze. I na dwójeczce delikatny docisk i jedziemy.
delikatnym dociskiem. Nie szalejemy. Pierwsze takie rozpoznanie pasty. To jest moje pierwsze podejście, żeby nie było, że ja już nią pracowałem. Więc tak naprawdę uczę się pasty. Tu mi się już podoba, jak się układa. Bardzo fajnie. Wygląda na puściutko. I przyspieszam. Teraz mam na jakieś 1200-1300 obrotów. Tak 150, więc też inaczej zbiera. Te obroty, można powiedzieć, na 125 byłyby w okolicach 1500. Rancik na samym końcu. Już czuję, że lakier się nagrzał. Tu sobie pozwolę częściej z tego względu, że tu były większe rysy. Widzisz? Przypala już go. Czyli za wysokie obroty. Albo został klej. Wygląda mi to na klej. Tak, przypala. Za wysokie obroty. Widzisz? Czyli tak naprawdę 1100. Pasta niestety pyli. Wjechałem do 900. Będę chciał zgarnąć ten plak tutaj. Tak jak nie wiem, czy go widzisz. Niższe obroty i powoli zbiera. O, robi się miękki, ale pasta no grzeje. Grzeje na maksa blachę. Zobaczymy, co z tego wyszło. Momencik. Wezmę sprężone powietrze, ochłodzę. Pasta, jak się kończy, jak kończy się wyrabiać pyli niestety, to nie jest fajne. Co widzę, to tutaj te place, co mówiłem, zaraz Ci pokażę, zostały mi niestety resztki kleju, których nie zauważyłem, i zobacz, co zrobiło, była kreseczka i go rozciągnęło i prawdopodobnie wciągnęło to w lakier, ale to zaraz to usuniemy, chwilę nie. Momencik i będzie po temacie. Okej, co ja chciałem? Chciałem na pewno mikrofibrę. Rancik, jeszcze jedno podejście i wtedy zrobię rant, z tego względu, że
wkurzyło mnie tutaj właśnie te przymglenie rozciągnęło. Tu to samo. Dobra. Ok, ale już widzę, że bałagan jest straszny. Momencik. Tutaj jadę czystą lipą. Nie będę się bawił. Błotnik testowy, więc później do wymycia, jak już będę finish jechał, to wtedy dopiero tak, to był klej, więc podejście jeszcze jedno będę musiał zrobić niestety. Ale to nic. Nic dobrego się nie stało. Słuchaj. Buteleczka, która jest nieśmiertelna. Naprawdę, te co rozdaję. Nitro w niej stoi 5 lat i cały czas działa. Także wyobraź sobie, jak dobre atomizery są w tych butelkach. No już widzę, że holsów jest tutaj wiadro. Wiadro holsów. Dobra, postawię sobie buteleczkę tutaj. Najpierw sobie przyświecę. Ciekawe, czy ty będziesz widział. Nie będziesz widział. No ale rysy zdjęło pięknie. No powiem ci, że jestem pod wrażeniem. Pierwsze podejście pasty i tu mi wyszły holcy, tam gdzie była ta taśma. Ale tu nie są za duże. Wow. No kurde. Nieźle. Nieźle, dziadzia. Tak jak mówię wcześniej, nie miałem tej pasty i pada w ręku. Nigdy wcześniej. Więc tutaj jechałem tak na wyczucie. Zobacz. Nieźle, co? Delikatny holsik. Spójrz. I pamiętasz te rysy tutaj? Zebrało je fenomenalnie. Jeszcze tu jest troszeczkę tak. O, widzisz? Te grubsze. Ale jestem pod wrażeniem. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Teraz spróbuję z innymi obrotami i troszeczkę więcej pasty, bo mam wrażenie, że jej troszeczkę miałem, znaczy może nie za mało, ale jakby jeszcze jeden groch był więcej i tu jeszcze są holsy. Zobaczymy teraz przy kolejnym podejściu, czy znikną te rysy tutaj. Ojejku, jejku, dobra. Przedmucham sobie pada, wybacz. Niestety zauważyłem, że pasta strasznie pyli, na maksa, naprawdę pasta pyli i zarzucam. Raz, dwa, trzy grubsze grochy. Resztę zbieram paluchem, cyk i ponownie zobaczymy teraz przy niższych obrotach. Szkoda, że ten pad jest 150, że nie ma 125. Inna robota by była. Ale jest w miarę twardy. On jak się nagrzeje, robi się mięciutki. Także rzeczywiście tutaj ciąć można na zimno. Zaraz tak będę chciał zrobić, a wykończyć właśnie na szybszych obrotach, żeby go rozgrzać. No zobaczymy. Drugie podejście. O, teraz jest trochę więcej. Może coś z tego będzie. Więcej obrotów i lecę. Minimalny docisk. Już pyli. Niesamowicie pyli ta pasta, naprawdę. Obłędnie. Masakra. Słuchaj, za chwilę wyłączy się aparat. Więc pozwolę sobie go wyłączyć i włączyć. Momencik, bo jest 19. Jestem ponownie. I już, lecimy dalej. Dobra,
No czyli niesamowicie ta pasta. Okej, zwiększam obroty i przyspieszam. Minimalny docisk. Zwalniam. Tu było najwięcej ryż. A teraz 1500 drobiazgów. Lekki docisk, bardzo lekki. Chcę zobaczyć, czy uda mi się go ładnie wykończyć. Jestem bardzo ciekawy, słuchaj, co z tego wyszło. Pastą, tak, jeszcze nią pracowałem. Jeszcze nią pracowałem, ale praktycznie ją wyrobiłem do zera. Praktycznie do zera. Pylenie jest niesamowite, zaraz ci pokażę. Prawie, że ją wyrobiłem do zera, także nie jest źle. Spójrz, pylenie tej pasty. Widzisz to? Masakra. Naprawdę pyli niesamowicie. Tutaj widać, że... O. W tym miejscu ją za bardzo przygrzałem. Za długo przytrzymałem padem i poszło. Dziwna pasta. Mam wrażenie, że z tym padem się chyba za bardzo nie lubią. Na pewno będę chciał tę pastę sprawdzić, słuchaj, przy futerku moim ulubionym od FlexiPadsa. Dobra, teraz trochę pohałasuję. Pohałasowałem, aż mi w uszach piszczy. Delikatnie ją zdejmę, żeby nie narobić bałaganu. Delikutaśnie. Kurczę, tu jeszcze klej został z tej taśmy. Nie doczyściłem panela dobrze po taśmie i widzisz. Taśma Trotona po prostu trzyma jak wściekła. No i kochana IPA, tutaj bez rozcieńczania, a nie dobrze, ale nie, wezmę K2 Cleanet, żeby nie było, bo być może też to powodować właśnie hologramy, sama IPA. I delikatnie, wzdłużne ruchy, żeby w razie czego wiedzieć, jak powstaną rysy,
po czym, żebym wiedział, że to są moje nieodpowiednie ruchy, nieodpowiedni docisk. Teraz butelka mi spadła. No inna praca w ogóle, IPA, a klinet, inny poślizg. Ok, dmuchnięcie. Tak, tu jeszcze coś widzę, minimalnie. No, czysta IPA. O, i teraz czysta IPA zebrała wszystko. No, tutaj jednak czysta IPA to czysta IPA. Okej. Okay. Dobra. Są holsy? Możliwe, że są. Moment, ja sobie najpierw sprawdzę, żeby nie było. Nie to, że sobie sprawdzę i zaraz. O kurczę. O kurczę chciałem powiedzieć. Są rysy wzdłużne. Jakby po moim IPA. Wskoczyłam niepotrzebnie na koniec IPA. Tak, moje no, wzdłużne rysy. Kurczę. Osobiście i dlatego nie używa się właśnie IPY. Zaraz Ci pokażę, o co chodzi. Czystym bez rozcieńczenia, z tego względu, że no, rysuję. No, nie da się ukryć, że rysuję lakier. Zaraz Ci pokażę, o co chodzi. Zobacz. O. Zobacz, tutaj, gdzie nie używałem IPY za wiele, patrz, wykończenie i cięcie. Praktycznie idealne. Bomba. Bardzo fajna pasta. Jestem pod wrażeniem. Jakby nie to pylenie. Są gdzie nie gdzie jeszcze małe holsiki, ale to wiesz, no pierwszy kontakt z pastą, nie? A teraz tu, gdzie leciałem IPO, zobacz. Patrz, co się, widzisz? Zobacz, co się dzieje. Wzdłużne rysy. No, to jest już moja sprawka. Wzdłużne rysy. To właśnie powoduje IPA. Jeszcze przemyję to, bo jeszcze raz to przemyję. Jak nie, to trzeba będzie zrobić finish. Momencik. Jeszcze raz przemyję to, ale przemyję to już teraz innym produktem. Raczej K2 Pro, nie innym produktem. No inna bajka, no. Dobra. Także te rysy tutaj moja wina. Tu, gdzie nie jechałem, nie wyszły rysy, także teraz wiesz dlaczego nie używa się czystej IPY do lakieru. A jeżeli już chcesz IPY, to zdecydowanie 50 na 50, czyli pół na pół z wodą destylowaną i wtedy będzie idealnie. Obawiam się, że rysy zostały, bo nie usunę przecież. No tak, zostały te holsy od przecierania. Tutaj, tu jest bajka, praktycznie igła. Tutaj, gdzie IPO nie jechałem, naprawdę jestem pod wrażeniem. Tu jest taka głęboka rysa, ona została niestety. Tu też takie, ale dużo mniej tych. Wiesz co, pokażę Ci, o co chodzi. Pamiętasz, jak one były mocne, te rysy? Więc tak, zresztą zaraz się wypowiem, momencik, najpierw Ci pokażę te rysy tutaj. Nie wiem, czy... O, monitorek sobie odwrócę. Widzisz? Pamiętasz? To były takie duże, kuliste. Zostało ich minimalnie tak naprawdę. I tu gdzieś jeszcze jedna była, ta, ale ona jest mega głęboka. O, tu. Nie wiem, czy to widać. Wiesz co, ja wezmę troszeczkę jeszcze zjadę. Nie widać. To weźmiemy ja to. Albo Roxa wezmę. O. Pyk. Momencik. Filunie. Gdzie jest ta rysa? Tu. Też jej nie łapię. No niestety, aparat jej nie chce zobaczyć. Ale ja ją widzę. To nie jest tak, że ja Ci tu będę ściemniał, że jest idealnie. Dobra, wyłączę. Teraz tak, jeszcze raz. Latarka Bailong. Na te holsiki. O, tu jest właśnie taki delikatny bałagan. No dobra, lecimy dalej. Tu. No jest, jest hols. Teraz tak, zobaczmy, co tu się dzieje. Widzisz, co jest grane. Za chwilę wskoczę z tym padem. Jest olbrzymem, ale postaram się tutaj też liznąć. A co? O. Zobaczymy, czy uda się zrobić 150 taką krawędź. Dobra, odstawiam aparat, słuchaj. Dobra, teraz tak. Wyczyszczę sobie pada, słuchaj, i pojadę tutaj tę stronę elementu. Troszeczkę ściemnie, wybacz. Okej. Okay.
O. Także chwila hałasu. Strasznie pyli ta pasta. I teraz tak, z racji tego, że będę jechał praktycznie tylko tą stroną pada, tu, wezmę sobie, nałożę tylko i wyłącznie dwa dziuby. Raz i dwa. To będzie wszystko. I te dziuby sobie rozprowadzę. A, jeszcze ze dwa. Żeby było na całości. O, raz. O, tak. W ten sposób. Cyk i cyk. No dobra, i klasyka. Rozprowadzenie. No, tu będzie mały problem. Będę go musiał rozgrzać z kurczybyka. Bo jest twardy, jak jest zimny. No ale zobaczymy, może coś z tego się uda urzeźbić. I znowu dwójeczka i lecę. Delikatny docisk. No pyli niesamowicie, no kurczę, z tego pada. I pomimo, że pad nie był nigdy używany, cały czas z niego wylatuje. Musiałbym go szczotką przejechać, ale to może po tym przejeździe. No już czuję, że pad się delikatnie rozgrzał, więc mogę sobie pozwolić na jakiś docisk. Większy, znaczy się znaczniejszy docisk, to może tak. No dobra, i 1300. I delikatny docisk. W sumie 1200 obrotów powietrza. No fajnie się go prowadzi. Jak sobie maszynę odpowiednio ułożysz, to ją tylko tak naprawdę przesuwa. Ona samym ciężarem i obrotami dociska się do lakieru, więc nie musisz z nią walczyć. Podobnie tutaj. Ale pyli, jak się nie mogę. No strasznie. To mi się nie podoba w tej paście, strasznie, bo pylenie jest przeokrutne. Tak naprawdę robiąc auto, będziesz miał ją w każdym zakamarku tą pastę. Niestety. I zwalniam do 900. Troszeczkę mocniejszy docisk. I po tym przejeździe, tak jak zauważyłem, 1200 i teraz dwójeczka, czyli 900 obrotów, startuje na 1500 i szybszy przejazd, tak zwany wykańczający, minimalny docisk. Pozycja jest mega niedogodna. Masakra. No ale co zrobić? No, zdecydowanie fajnie by to było na aucie. No dobra. O, moje plecy. Kurczę, jak ja jestem stary. Okej, okay. Oczywiście panel ciepły. Gorący. Bo ciepły to może być wiadomo kto. Chłodzonko, żeby nie było. Ok. Teraz tak. Zbieram nadmiar. Odwrócę sobie mikrofibrę. Delikatnie. Wymywanie pasty jest bardzo łatwe. Tak naprawdę to ona się łatwo wymywa. Z początku myślałem, że ona jest tłusta. Wcale nie jest taka tłusta. Wcale nie jest taka tłusta. Praca, raczej popracować długo się nią nie da. Tak naprawdę
Jak dasz za dużo, to ci będzie chlapać dookoła, więc tutaj jeżeli chodzi o mojego ulubionego kocha, to jest daleko w tyle ta pasta. Ok. Teraz wezmę sobie, tak, wymyję świeżą mikrofibrę. I tu nie bawimy się teraz już w VIP-ę. K2 Pro. Końcóweczka, muszę kolejne butelki zakupić. Tego to idzie dużo. I delikatnie. Przedmucham. Nawet nie biorę latarki inspekcyjnej, tylko od razu idę i chcę pokazać Tobie, żebyś Ty to zobaczył. Żeby nie było, że sobie najpierw sprawdzam, później coś kombinuję. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było wiadomo, co jest pięcie. Zobacz. No nic, holz zostawia. Tutaj jednak na krawędzi, jak wiadomo, ciężka sprawa. Ale zebrało, ładnie zebrało. Został delikatny holz. Bardzo delikatny. Nie wiem, czy Ty to widzisz. Widzisz, o, spójrz. Widzisz? Delikatny holsik. Przedtem było więcej rys. Ładnie wycina. Powiem tak, czy da się tą pastą one-stepowo? Pewnie się da, ale nie z tym padem. Na pewno nie z tym padem. Pasta sama w sobie myślę, że bardziej jest tnąca niż wykańczająca, także tutaj nie ma mowy. Wezmę jeszcze latareczkę Roxa. Przy Roxie to już w ogóle szeroki taki, widać delikatny holz. No dobra, myślę, że czas odstawić aparat. Słuchaj, 17 minut, więc pozwolę sobie wyłączyć i przestawić aparat. Więc, bo mi się i tak za chwilę wyłączy, także słyszymy się za chwilę. Znaczy w sumie to się już nawet widzimy. No dobrze, widać mnie? Widać. Słuchaj, cóż mogę powiedzieć? Pasta tak naprawdę ciężka jest, bo z tego względu, że nie jest ciężka. Pyli, na maksa pyli, naprawdę trzeba jej troszeczkę więcej dać. Przy dłuższej pracy myślę, że jest, no jest możliwość tak, żeby zrobić z nią one stepa, żeby wykończenie było naprawdę na bardzo wysokim levelu. Tutaj, w tym miejscu na przykład, gdzie pad ładnie pracował całością, bo to jest 150, tak jak widziałeś, wykończenie bajka, więc wiadomo, no on jest duży. Z tym zestawem, o tak startując 150, i ta pasta, to lakiernik będzie szczęśliwy. Narobi tylko holsików, czego my, amatorzy detailingu czy specjaliści, nienawidzimy. Ja to zawsze mówię, mogą być grubsze rysy, ale holsy nigdy. To jest najgorsze, co może być, hologramy. Bo grubszych rys tak nie widać i wiadomo, ja osobiście nigdy nie tnę do końca, nigdy. Nawet jak jest gdzieś jakiś grubas jak tu, on zostanie, on już zostanie, z czasem go będę zbierał, ale holsy są nie do przyjęcia, nie ma mowy. Więc ten zestaw jak najbardziej dla lakiernika, dla mnie niekoniecznie, chociaż tutaj, tak jak widziałeś, jak cały pad pracuje i fajnie się ustawić, jest dobrze, no tu jest dużo załamań i ten pad niestety się do tego panelu nie nadaje, no nie bardzo. Tutaj 125 jest duża, tu idealnie się pracuje 80, ale nie mam tej firmy pada. Wskoczę z tym padem na błotnik jeszcze w Nissanie, tam jest taka naprawdę gruba rysa, zobaczymy jak sobie poradzi na lakierze przy Japończyku, wiadomo jakie tam są lakiery. Tutaj lakier jest średniej twardości, więc teraz tak, cięcie tą pastą, całkiem nieźle, sprawdzę ją na futerku, myślę, że zrobię robotę. Jeżeli chodzi o wykończenie, myślę, że tutaj trzeba byłoby kombinować z padem i one stepa myślę, że będzie można liznąć. No i teraz tak, dziękuję firmie CarLab za udostępnienie pasty i pada, że mogłem się pobawić i troszeczkę pokazać Ci mojej zabawy, powiedzmy, takiej troszeczkę korekty one stepa, bardziej one stepa, chciałem to zrobić one stepowo. Ja za chwilę wskakuję z padem finiszowym, bo tutaj wystarczy już finisz tylko i zabieram się za zabawę powłoką grafenową, także bajka. No dobrze, dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że się nie nudziłeś. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!